Warszawa Zachodnia zmienia się nie do poznania, a wraz z nią cały układ torowy, który się znajduje na zachód od Warszawy Zachodniej, o którym w dzisiejszym filmie Wam opowiem, co tam się dokładnie dzieje, jak tam tymczasowy przejazd kolejowy i co z nowymi torami odstawczymi. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z maja 2024. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Sąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, ponownie z Warszawy Zachodniej, ale tym razem będę mówić o torowisku, które się znajduje na Warszawie Zachodniej po stronie zachodniej. I w tym miejscu możemy już na wstępie zacząć pracę sieciowców, którzy realizują swoje prace na dwóch nowych torach bezpośrednio do peronu drugiego. Ale dalej możemy zobaczyć tunel Prymas Tysiąclecia, który jest realizowany etapami, tam faktycznie są utrzenia i się korki całkiem ładne robią. Natomiast na kolejnym odcinku w tym miejscu możemy zobaczyć dwa tory. Jeden tor jest w kierunku linii radomskiej, drugi tor w kierunku linii do Pruszkowa. Obydwa tory zostały przebudowane przynajmniej w jakimś zakresie. Ten tor po prawej stronie jest z kolei przebudowany stąd aż do Warszawa Włochy, więc całkowicie ma wszędzie nowe podkłady z nową siecią trakcyjną, nowymi szynami i wszystkim pozostałym, włącznie z nowym oczywiście tłuczniem, a ten po lewej stronie jest trochę starszy. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć jeszcze dwa tory po lewej stronie od Wukatki, a tutaj jest już likwidowany tymczasowy przejazd kolejowy. Tymczasowy przejazd kolejowy, właściwie tymczasowy przejazd przez tory, bo pociągów tutaj raczej zbytnio nie było. Jak widzicie, jest już likwidowany, bo docelowy w tym miejscu został już wyznaczony. Pojawił się też nowy, krótki chodniczek, natomiast co ważne, sam przejazd kolejowy ma tylko łącznie jeden nowy tor, bo drugi pozostał właściwie bez większych zmian. Ale nowa nawierzchnia asfaltowa i nowy przejazd przez tory zostały faktycznie w tym miejscu już zamontowane i niedługo już tędy będą normalnie jeździć i pociągi, i samochody. Samochody już tędy jeżdżą, a pociągi będą jeździć od 9 czerwca. W tym miejscu z kolei możemy zobaczyć dalej pociąg techniczny, który się tutaj znajduje, pociąg towarowy z tłuczniem, który przyjeżdża na teren budowy i następnie z niego może być wysypywany cały tłuczeń właśnie wzdłuż całego torowiska. Później jest to wysypywane na całej długości i jeszcze później oczywiście musi przejechać sama profilarka torowa, która robi ten ładny kształt nasypu kolejowego. Z kolei w tym miejscu zetknijmy sobie, jak tam wygląda obiekt MZ2, przy którym już żadne prace większe teraz się nie dzieją. Inaczej, żadne prace się nie dzieją. Mural na nim jest, rozciąga się faktycznie i miałem okazję tego na przykład dzisiaj zobaczyć, czy wczoraj, na całej długości, więc jeżeli pociąg faktycznie jedzie tutaj po prawej stronie torami, no to całkiem on jest ładnie widoczny, więc wtedy nie jest źle, można przyznać, że faktycznie można zobaczyć, odczytać i dokładnie przeczytać tam całą esencję. Jeżeli pociąg oczywiście nie jedzie, nie wiadomo jak dużo, ale te pociągi raczej się aż tak mocno nie rozpędzają, w związku z tym, że tutaj są realizowane cały czas prace budowlane. Z kolei w tym miejscu mamy dwa tory odstawcze, które też od 9 czerwca będą już oddane do użytku. Te dwa tory odstawcze są dla pociągów, które będą kończyć swoją trasę na Warszawie Zachodniej, raczej dla SKM, które po prostu przejadą przez całą linię średnicową i zakończą swoją trasę na Warszawie Zachodniej. W skrócie. Będą jechać przez wschodnią, następnie przez Śródmieście bądź centralną i zakończą swoją trasę na zachodniej i następnie wjadą tutaj właśnie na ten dwa tory odstawcze. Raczej SKM-ki niż Kolej Mazowiecki będą z nich korzystać. Siłą rzeczy po prostu Kolej Mazowiecki mają tutaj swoją bazę utrzymania i raczej tam będą wycofywać, ale jak coś, dwa tory odstawcze w tym miejscu są, one są już prawie całkowicie gotowe. W tym miejscu jeszcze mamy dwa koziołki, które nie są połączone, nie są zespawane, jeżeli chodzi o połączenie z aktualnie tutaj szynami. Tory są, podkłady są, jeszcze nie jest wszystko idealnie wyrównane, nie było podbijarki torowej w tym miejscu i profilarka też jeszcze nie dojechała do samego końca, jeżeli chodzi o ten odcinek torowy. Ale pomijając to, tutaj też jest obiekt MZ3, przez który w przyszłości będą jeździć pociągi do CPK, bądź po prostu też do Łodzi w ramach kolei dużych prędkości, czyli KDP. Dwa tory zostały przygotowane, tutaj pociągi mają przed Warszawa Czyste wjeżdżać do tunelu,
ale jeżeli chodzi o ten tunel, to na razie dużo się nie dzieje. Plany były, ale na razie jest ten audyt, jeden wielki robiony, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje kolejowe, w związku z czym to też jest aktualnie wstrzymane. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć manewrującą SKM-kę, tak, ten europejski Impuls 2 w tym momencie sobie manewrował, bo faktycznie SKM-kę, żeby wjechać na poszczególne tory, musi wyjechać poza swój zakład. Z kolei w tym momencie przejdźmy nad całym Warszawa Czyste, gdzie jeszcze jakieś mniejsze, większe prace będą realizowane. Swanego Warszawa Czyste to jest jedyna tego typu stacja kolejowa, znaczy stacja techniczna, bo to nie jest stacja kolejowa, jeżeli chodzi o część pasażerską, tylko faktycznie posterunek kolejowy i cały obiekt dla części kolejowej. Natomiast pytanie jest jedno. Czy wiecie, czym ta stacja różni się od wszystkich pozostałych innych stacji w Warszawie, jeżeli chodzi o część techniczną? Czyli nie chodzi mi o to, że nie ma peronu, tylko chodzi mi o to, jak jest ona sterowana. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie. Poprawne odpowiedzi oczywiście przypnę z serduszkiem, znaczy przydam serduszko, więc jak coś zapraszam Was do komentowania, czy wiecie, co tam jest takiego szczególnego, a faktycznie jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, takie trochę starsze. W sensie ona jest sprzed epoki poprzedniej, bo nawet nie załapała się na tą ostatnią epokę, która w tym miejscu była realizowana. Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć ponownie obiekt M01, który jest już całkowicie oddany do użytku i tam się nic nie dzieje. No i na naszym odcinku praktycznie są realizowane już właściwie. Jedyna nowość to jest ten lewy tor, który się stąd ciągnie do Warszawa-Włochy. To jest tor, który jest niezbędny dla pociągów wjeżdżających właśnie na peron drugi, też bądź na peron trzeci. Nie będą właśnie jeździć wszystkie pociągi na linię średnicową podmiejską, czyli przez Warszawa-Śródmieście. No i ten tor został całkowicie przybudowany w trakcie aktualnej fazy. On też będzie oddany do użytku 9 czerwca. Ogólnie w dużym skrócie wszystko będzie oddane do użytku 9 czerwca, jeżeli chodzi o zakres torowy, pomijając jeden tor. Jeden tor na Warszawa Czyste, z tego co wiem, jeszcze nie będzie oddany do użytku, bo jeszcze w same Warszawa Czyste będą po prostu jakieś tam prace większe, mniejsze realizowane, dlatego też po prostu to będzie cały czas wstrzymane w tym momencie, żeby tam pociągi nie wjeżdżały, bo po prostu nie miałyby zbytnio gdzie dalej pojechać, bo jeszcze będą realizowane prace na Czystych. Ale pomijając to, wszystkie tory pozostałe będą oddane do użytku już w trakcie najbliższej korekty rozkładu jazdy, czyli od 9 czerwca wszystkie tory na Warszawie Zachodniej właściwie będą już oddane do użytku, pomijając też ten jeden tor, który jeszcze będzie nie przebudowany, wakacje w lipcu i w sierpniu. Jeżeli chodzi o tor pomiędzy peronem trzecim a peronem czwartym, jak też pamiętam, tam jest właśnie jeden tor, który po prostu musi zmienić swoją lokalizację, a jeden rozjazd musi całkowicie wylecieć, bo tam go nie będzie. Ten rozjazd tutaj jest na środku peronu czwartego i to będzie realizowane jeszcze wakacje. No i oczywiście rzuci raz na też w połowie wakacji, właściwie w drugiej części, drugiej połowy wakacji ma być oddany do użytku drugi tor Wukatki, ale Wukatka jest poza układem Warszawy Zachodniej, tam nie ma żadnych rozjazdów, więc rzeczywiście, że trochę inaczej funkcjonuje. Z kolei tutaj na Włochach niedawno było dane do użytku ten i oto właśnie wiadukt nad ulicą Globusową, całkiem ładnie funkcjonuje on już tutaj. O nim podsumowanie niedługo będę chciał też zrealizować, ale jeszcze go nawet nie nagrałem, więc na spokojnie w tym temacie. A na naszym odcinku rozciąga się całe torowisko do Warszawy Zachodniej. Więc przejdźmy sobie teraz jeszcze w formie takiego jednego przelotu na sam koniec tego filmu, jak ta cała inwestycja wygląda i się to ściąga. Lecimy sobie tutaj prosto od Warszawa Włochy, dalej lecąc nad całym nowym układem torowym i za tymi rozjazdami zaczyna się faktycznie układ torowy Warszawy Zachodniej. I też dlatego w tym miejscu po prawej stronie widzimy, że tak się ładnie świeci aż na biało ten nowy tor. To jest właśnie ten tor, który został realizowany w ramach ostatniego etapu przebudowy zachodniej. Poszczególne tory były realizowane również w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o zachodnią. Zresztą będzie można zobaczyć to za chwilę, gdzie trochę ten tłuczeń wygląda trochę lepiej, jest jaśniejszy, ale to po prostu, dokładnie w tym miejscu widać, no właściwie po podkładach bardziej. W tym miejscu jeszcze dwa lewe skrajne tory zostały przybudowane w ramach tej inwestycji, natomiast pozostałe tory nie były dotykane, jak na przykład ten obiekt w tym miejscu, nad którym przejeżdżają tory, więc no, poszczególne rzeczy były realizowane w ramach tej inwestycji, niektóre, które były w miarę w dobrym stanie, zostały tylko wzmocnione i nie zostały zbytnio ruszone przez tą inwestycję, co według mnie jest błędnym rozwiązaniem, bo powinno się wszystko wyburzyć i postawić całkowicie od nowa, żeby to mogło służyć na kolejne lata, a nie za chwilę robić kolejne jakieś mniejsze inwestycje przy przebudowie poszczególnych obiektów i wiaduktów, więc jakby tego się nie powinno odkładać, tylko powinno się robić raz, a dobrze. Przynajmniej to jest moja teoria i moje podejście, dajcie znać w komentarzach, czy
czyli według was to też jest dobre podejście, żeby po prostu raz wydać pieniądze, a nie rozdawanie się na poszczególne przetargi i jeszcze bardziej wydawać więcej pieniędzy. Tymczasem to na tyle z tego materiału, jeżeli taki film przypadł, to zostawcie łapę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, jak nie umrę, bo aktualnie jest godzina druga i jeszcze uda mi się zmontować jakiś film, to dzisiaj zobaczycie pewnie film z Mostu na Pragę, no i w najbliższych dniach pojawi się ten film z tramwaju do Wilanowa, który miał się pojawić wczoraj, ale nie zdążyłem go zmontować po prostu w domu, no i kolejne oczywiście inwestycje, jak na przykład LK7. Do zobaczenia. Cześć!